Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w cyklu gier Darmowe gry na Steam. Tym razem gram w Monopoly i jest dość nietypowy odcinek, bo jest ze mną Wiktor, Ext. Cześć, witam was wszystkich. No właśnie. Tak sobie postanowiliśmy na szybko coś nagrać. Ej, znowu Warszawka jest tutaj. No właśnie. Kurwa, ale unlucky. Ktoś chce sobie zabić może czas, nudę. Tak, bardzo fajna, naprawdę jest bardzo fajna gierka. Przede wszystkim nie jest też długa, bo niektóre gry to po prostu tego typu by się ciągnęły, to też nie byłoby... Tak, są zasady, ogólnie 30 minut trwa jakby cała gra. Aczkolwiek tak, maksymalnie. Aczkolwiek da się skończyć szybciej, wykupując wszystkie cztery porty. Bali, znaczy porty, półwyspy, kurorty. Bali, Cypr, Dubaj lub Nicee. Wtedy kończy się gra. Albo kiedy zajmiemy wszystkie trzy państwa, czyli na przykład Wenecja... No kupię się, bo nie chcę tu siedzieć. Wenecja, Mediolan, Rzym. O, mam właśnie dublet i Cypr, więc spoko. Cypr wykupimy od razu. Dobrze, dobrze. Tak, i dublet. Jak wykupimy miasta wszystkie tego samego typu, czyli właśnie Londyn, Sydney, razem Warszawa, Kraków, to już jest drugie państwo. I Paryż, to jest Lyon. Monopol, nie? Wtedy ma. Tak. Żeby wygrać całą grę, trzeba mieć trzy monopole. Co sobie dał na szankę. Jeżeli chcemy wygrać całą grę, to trzeba mieć trzy monopole, bądź monopol liniowy, czyli tak. Z danej... Całą linię. Że tak powiem, strony planszy byśmy musieli wykupić wszystkie. Doszliśmy do tego, że prawdopodobnie również kurorty się liczą jako monopol liniowy. Chyba tak, dokładnie. Ale ogólnie tak. Chyba szybciej jest zdobyć wszystkie porty, te kurorty. No może i tak, no najłatwiejsza to jest wygrana, bo niestety szansa, to jest... proszę, coś dobrego. Dostajesz 25 tysięcy od każdego przeciwnika, no to już jest... No, no ale minus ja już... tego, że w sumie się tych półwyspów nie da odkupić, nie? Nie da się, no ale jak ktoś cię dojedzie, w sensie... Dlatego to jest taka trochę szybka... O, Nicea mają, cholera. Wygrana na farcie. No dobra, zobaczymy. No ja się wykupię na pewno, bo miałem Las taką Vegas. Szansę, że... No, ale będą cisnąć teraz pieniążki tutaj. Z nas. Wykup, masz kupę hajsu. No, nie ma co. I na Berlin tam, jakbyś trafił, szansa, to bym wiem, że to samo będzie. O, na Placu Drużyny. Nie wiem, Warszawkę chyba, nie? No mogę kupić, mam chyba. No kupię. Tam 400 tysięcy chyba Warszawka kosztuje, no jak kupujesz ją bez żadnych tam... Kupuję sobie od razu Seville. Jak mówię, gra jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie gra się w całą czwórkę, jak się ma jeden na jednego, bo to jest też inny tryb. Normalnie w Monopoly się gra, że każdy sobie rzepkę skrobie, tak? Każdy sobie sam kupuje, każdy sobie tutaj sam się liczy. A to jest tryb 2x2. Jak widzicie, są dwa kolory, powiedzmy niebieskie i dwa czerwono-różowe. I my jesteśmy jako jeden zespół. Możemy wchodzić na swoje miasta, możemy sobie je ulepszać, ale nie płacimy kary. Natomiast przeciwnicy płacą nam kary, więc no... To jest o tyle dobrze, że właśnie drużynowo. No dokładnie jak powiedziałeś. Ja właśnie idę na Warszawkę. No dobra, rzuć kość. Kurwa, Szanghaj. Ale na szczęście nie jakoś wielce wybudowany. A chuj mu w dupę. No, i da się odkupić, jeśli się ma pieniążki, tak jak ja właśnie Szanghaj odkupiłem od gościa. Dokładnie. I właśnie gościu wszedł mi na ten. Odkupi? Odkupił. Czyli w sumie wyszedłem na zero teoretycznie. No na duży plus. Na plus? No wiadomo, że z każdym budynkiem, tak jak to było w podstawowych monopolach, cena rośnie. Parceli o, rośnie. Patrz. Oczywiście, oj, dziękuję bardzo. I musi sprzedać coś. Cena parceli rośnie wraz oczywiście z postawionymi budynkami. Czy jeden ale dom, zły, czy emotka dał, że zły. Czy hotel, także zasada ogólna monopolu się tutaj nie zmieniła. Czekaj, on ma tylko jeden budynek w tym momencie? To jest ciemno niebieski. Pekin ma i Paryż tylko. O Jezus, naprawdę? Ale właśnie wykupisz. O, Londyn, a kupimy. Wiadomo, że lepiej kupować. Czy chcę full, czy dwa domy? Dwa! Dwa, nie? Bo tak myślę, bo może mi się jeszcze coś trafi innego. Tak, dokładnie, weź dwa. O nie, mistrzostwa. Co się zbustuje? Kraków, Paryż? No nie fajnie. Pekin. Też jego. Wykupujesz dobra, się? Dobra, się wykupię. No wykupię się, nie właśnie, wiem. Właśnie, bezludnie wyspę można wyjść na dwa sposoby. Wykupić się za 200 tysięcy,
albo rzucać kości. Wyrzucić dublet. W sumie na trzy sposoby. Przeczekać, wykupić się, albo wyrzucić dublet. No ale wiadomo, że najszybciej jest się wykupić za 200 tysięcy. Mistrzostwo świata. O, masz Dubaj, super. Mistrzostwo świata daje nam, tak jak tutaj Kraków ma taką puchar, i to nam wartość jakby tego miejsca bardzo, bardzo wzmacnia. Kurde. Weź Las Vegas. Całe kółko zrobisz, Las Vegas weźmiesz. Mam brać Las Vegas? Tak myślę. A nie lepiej na... A, dobra. Na wszechny się spojrzałem. Mamy ten, całość. A nie lepiej Sydney? Będziemy mieli tego. No to ty weź Sydney, a ja wezmę Berlin, bo jest... drożej tam będzie po prostu. No Berlin, może wezmę Sydney, bo mówię... Będziemy mieli całość, nie? ...jeden monopol, a wtedy... Tak, jak już mówiłem, mistrzostwa świata nam tutaj ulepszają, a podróż, tak jak widzicie, właśnie teraz się udało, że jesteśmy na podróży. Podróż daje nam możliwość w następnej turze, rzecz jasna, wybrania sobie miejsca, do którego chcemy trafić. I właśnie dość... Oczywiście. No. Taka jeszcze moja jedna uwaga, mistrzostwa świata, jeżeli będziemy stawać tam, nie wiem, drużynowo, ja czy mój kompan, to mistrzostwa świata też się kumulują. Dobra, myśl o pysie kolorowe, tak teraz myślę, bo jeszcze mamy Nice, moglibyśmy ją zdobyć. Fajnie by było, mieć trzy. Ale Berlin kusi mnie bardziej. No nie wiem właśnie, czekaj, no ogólnie co my tu mamy, czekaj. Berlin mnie kusi bardziej, bo ma tą to zbustowane. No tak, na razie mamy dwa, mamy cyfry. Dobra, ja to biorę Berlin. Może trafimy na Nice. I tutaj dowalimy... Nie będą mieli już tego wszystkich kurortów. Nie będą mieli, bo mamy dwa i tak czy siak, nie? No dokładnie. No, tak na swoje Bali. No na swoje to tam. Niech sobie staje. Znaczy może nie, niech staje, niech podróż. Na staje. O, i teraz wybierze Nice, coś tak czuję. Chyba, że mu nie zależy, bo w sumie nie ugrają zbyt wiele. My już mamy dwa kurorty, więc nam to nie robi. No pewnie. A teraz ja nie zwróciłem uwagi. Nice, no i pięknie. No i mamy już. I teraz jasno niebieskiego dobrze byłoby dojechać. Dobra. Jeszcze Chicago byłoby fajnie. Nowy Jork. Dobra, może być. Sobie go od razu ulepszę. Dobra. Dodatkowy rzut kostką. Sewilla. Też jest moja. Ulepszmy sobie ją. Dobra. No ulepszam bardzo, chociaż te grosze, ale zawsze wiesz. A potem przy sprzedaży też dużo kasy. Zarobek. Dobra. To co, mamy cały Londyn i Sydney jako jedność. Hamburg jeszcze. Teraz Hamburg by się przydał, no. Kurde, Hamburg, dobra, mamy po jednym. To oni też mają. Rzuć, gdzie ja teraz stanę? No na twoim, dobra, to nic. A ulepszyć możesz? Nie, bo już nie mogę, no bo masz już hotel, a, nie? No rzeczywiście, a Pekin, fuck. No cóż. No dobra, tam 200, aha, bo ty masz 368. No dobra, jeszcze mamy... Mają szansę wdepnąć nasze tam. Mają dużą szansę wdepnąć w nasze, wiesz? Wszystko jest nasze, nie? Serio? O, serio. Kraków ulepszą, zobacz, jeszcze więcej będzie. Nie. A nie, zabrali z Krakowa do Las Vegas. Stwierdzili, że łatwiej tam będzie trafić chyba. No może tak, nie? O, bo Rzym, Kraków dziękuję. Zdublowali. Odkupi nie ma. A nie, to twój był Rzym. No, ja się trochę pomyliłem. Mój. Gdzie ja teraz staję? Dublet. O matko, ale dublet. Bali ich. Ale... No jeszcze raz rzucam. 50 tysięcy to nie boli. O, i pięknie. O, no, powiem ci... I dziękuję. Zobacz, jak od razu cena Berlina wzrosła. Podwójny monopol już mamy. No podwójny, to jeszcze byśmy mogli uderzyć, no Kraków. A, Berlin, patrz. Tam dużo nie, tam dużo. Patrz teraz Berlin. No, 1,5 miliona. Ja tak właśnie przegrałem dwie gry wcześniej. Jeszcze były dwa razy na nim mistrzostwa i były... Ojej, płaci mi, zobacz. 900. Dobrze jest. No, Las Vegas będzie ciężko wykupić, ale strzelałbym w Kraków, wiesz? Celowałbym bardzo w Kraków. No tak mi się wydaje, bo tam jest tylko jeden domek, choć wiesz co, chodzi o to, że tam jest jeden domek, ale sama parcela jest dosyć droga do wykupienia. No tak. No serio? Naprawdę? Nie sprzedawaj nic z monopolów naszych. No nie, właśnie, czekaj, monopol jest nasz tu mogę sprzedać. Ja jego już to sprzedam, ile jeszcze mi brakuje to? Jeszcze mi brakuje? Ale nie sprzedawaj Anglii i Niemiec. Rzym sprzedaj, nie wiem, cokolwiek.
No nie, no to ci... Warszawę sprzedaj. Jeszcze nie mam. O. No, to widzisz. No, powiem ci... Musiałem, nie było szansy, musiałem Hamburg sprzedać, nie? Podróż, dobra, odzyskam Hamburg. Cała Dubaj, musisz wykupić coś teraz, nie mamy żadnego, nie? No mamy chociaż Cypr, ale Cypr. Hamburg będę chciał uderzyć, wiesz, nadal. O, Sewilla. Odkupi chyba, ale co? Się wkopałem, odkupi? Akurat na to... No ej, nie odkupił, dobrze. O, dobra, ten mi zapłaci, musi coś sprzedać, ciemno-niebieski. No i dobrze bardzo, chociaż coś, bo ja już cienko przędę. Dobra, wiesz co, ja i tak czy siak uderzę w Hamburg, mimo wszystko. Wolę mieć pewne państwo. Tak, no pewnie, że tak, jak straciliśmy, kupuj Hamburg, pewnie, że tak. Porty, ja nie mogę, musiałem sprzedać. Kurorty to pół biedy, ja mam Cypr, cały czas kontroluję Cypr, więc... Szansa, no ciekawe na co szansa, pewnie wyższe podatki. Idziesz na pole podatek, no zajebiście. A miałeś dublet, nie? Tylko się teraz nie wpieprz u nich tutaj gdzieś. No właśnie, zaraz zobaczymy. Pekin. Mogę kupić. Najtańsze, bez no pewnie, że tak. Wykupię im to, żeby mieli. Chyba teraz moja kolej? Nie, jeszcze ty masz dublet cały. O, serio? Ale Londyn jest mój. O, dziękuję. Dobrze. Dobra, a Hamburg, nie? Hamburg sobie boostujemy. Podwójny monopol już jest, dobra. Pekin ci wszedł. No i pięknie, ale odkupić, może odkupić. Odkupi. Kurde, odkupuję, dobra, no to chociaż kasę dostanę na razie. Ale mają tylko jedno monopoli. No mają jeden monopol, tylko teraz Lyon byłoby fajnie coś im zabrać. Tylko pamiętaj, Cypr, i uważać... Patrz, dobra. Uważać też w Wenecję, Mediolan, Rzym, bo jest całość. Dobra, teraz moja kolej, zaraz zobaczymy tytuł. O Boże, naprawdę? Aha. Dobra. No cóż. No cóż. O, Chicago. O. Biorę. Bierz. Dwa domy. No, pieniędzy, bierz. Tylko jakbym trafił na Kraków, to już go nie odkupię, nie? Trzeba było mistrzostwa zbić im, żeby nam przejąć i potem odkupić na Las Vegas. Bo na razie to nie odkupisz tego, zasadnie. Tak. Karby. Sevilla, super. Nie będzie miał kasy. Teraz ja. I patrz, taka Sevilla, nie? Takie nic, ale o. Zawsze trochę boli. O, Granada, też bierz. To nawet spokojnie za 300 tysięcy kupisz, nie? Ze wszystkim chyba. Tak, kupiłem od razu. Jeszcze gdzieś Wenecja, Mediolan, Rzym, to byłaby bajka. Nie. Kurde. Czemu oni nie mogą nam nic zepnąć? I Londyn, i Sydney, Kraków. I teraz... Kurwa, nie odkupię go. Nie masz, nie? Nie masz kasy. No nie fajnie. Ale masz szczęście, ten... Lukas. O. Dziękuję. No i bardzo dobrze. A to do ciebie. Lukas, masz szczęście? No chyba nie. No teraz nie, no nie bardzo dobrze, bo ja się teraz mówiłem na Szanghaj, a ty na Kraków, dlatego masz szczęście. A teraz gdzie? Dobra, mistrzostwa, zbijam Warszawę. Albo czekaj, Warszawa, nie? Czy w sumie czekaj, może jakiś Londyn albo Sydney? Coś, żeby nam nie odkupili. Sydney. A ja myślę, że może Chicago, bo jest najtańsze z naszych wszystkich tych. Ale to jest mistrzostwa. No mistrzostwa. No mistrzostwa, to podwójna kasa będzie. No tak. Co dalej rób? No chyba lepiej tak będzie, mi się wydaje. Bo oni tu częściej stają. A teraz można Las Vegas. O, patrz, patrz. Wygraliśmy. Tak? Wygraliśmy. No i... Zapomnieliśmy o takim sposobie na wygraną. Także zdobyliśmy podwójny monopol. Czyli z każdego jakby... Nie wiem jak to nazwać. Z każdego państwa, bo to są państwa. Z każdego państwa, może tak właśnie, właśnie brakowało mi słowa. Z każdego państwa, znaczy z trzech państw, bo tak jak widzicie, Londyn, Sydney, chociaż to jest dziwne, ale to się liczy jako jedno państwo, Londyn, Sydney nam zaliczyło, Hamburg, Berlin i te na dole, Grenada, Wenecja chyba, nie wiem, coś... Chyba tak. I dokładnie wtedy od razu automatycznie się grę wygrywa. Tak, tak, no tak i wygraliśmy właśnie 3000 żetonów, także no spoko.
No to co, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę i co, do zobaczenia w jakimś innym odcinku z darmowych gier na Steam. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Siemasz, słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulam ci serduszko.